Zanim przejdziemy do instalacji i tworzenia naszego sklepu internetowego, chciałbym pokazać Ci oficjalną witrynę PrestaShop. Bo naprawdę warto na nią zajrzeć. Możemy sobie tutaj skorzystać z tej pierwszej opcji, na przykład czyli odkryj i sprawdzić, jakie funkcje PrestaShop oferuje. Ich jest tutaj naprawdę sporo, no i o każdej będziemy mogli poczytać, klikając tutaj na jej nagłówek. Możemy sobie również sprawdzić demo, i będzie to, to demo zarówno tej strony, którą będą widzieli klienci, czyli tak zwanego front office, jak i będzie to strona panelu administracyjnego, czyli back office. Zacznijmy może od tego pierwszego, czyli od strony głównej. Jak widzisz, tutaj u góry mamy możliwość sprawdzenia tego, jak strona będzie wyglądała na poszczególnych urządzeniach. W tym momencie korzystamy z tego widoku dla komputerów, dla desktopów. No, i jak widzisz, strona jest w pełni funkcjonalna. Mamy tutaj te wszystkie elementy: mamy menu, mamy produkty, mamy jakieś inne informacje dotyczące na przykład dostawy, czy też dotyczące innych elementów. Mamy stopkę, jest to w pełni funkcjonalna strona, w pełni funkcjonalny sklep. Sprawdźmy sobie, jak będzie on wyglądał na przykład na tablecie. To jest taka symulacja tego widoku. No, i na przykład sprawdźmy również urządzenie mobilne takie jak smartfon teraz może przejdziemy sobie do naszego panelu administracyjnego klikniemy tutaj nie musimy podawać tych informacji dotyczących logowania Mam, zostały one uzupełnione automatycznie klikamy więc zaloguj no i naszym oczom ukazuje się również ten panel administracyjny mamy tutaj z boku wszystkie Poszczególne kategorie oraz ten nasz obszar roboczy. U góry również te informacje odnośnie tego, jak strona będzie wyglądała na poszczególnych urządzeniach, i to również możemy sobie tutaj sprawdzić, jeżeli chcielibyśmy tym panelem, tym naszym sklepem w zasadzie zarządzać, na przykład z urządzeń takich jak tablety czy smartfony. W tym momencie nie będę omawiał tych poszczególnych funkcjonalności back office, to omówimy sobie w kolejnych rozdziałach naszego szkolenia. Zamkniemy może tę stronę i pokażę Ci, co jeszcze oferuje nam witryna PrestaShop. Klikając tutaj ponownie na odkryj, możemy sprawdzić, jak w takich bardzo szybkich krokach wygląda założenie tego sklepu internetowego. My te kroki będziemy odtwarzać w naszym kursie. Wróćmy jeszcze raz do odkryj. No i tutaj na dole znajdziemy również coś takiego jak migrację do. PrestaShop. My będziemy zakładali nowy sklep internetowy od podstaw, ale warto wiedzieć, że PrestaShop może posłużyć również do tego, aby swój stary sklep z innej platformy przenieść właśnie do, do PrestaShop. W tym momencie społeczność i dokumentację sobie pominiemy, o tym opowiem w kolejnym rozdziale, natomiast warto rzucić okiem na pewno na portfolio, bo tutaj będą znajdowały się strony, które wykonane zostały właśnie na Preście. Możemy sobie tutaj sprawdzić jakieś poszczególne kategorie, możemy sprawdzić również kraje. To oczywiście nie są wszystkie strony, bo jak widzisz, ta chwali się, że skorzystało z jej usług aż 185 tysięcy użytkowników, tutaj mamy tych stron znacznie mniej. To są strony, którymi. Po prostu ci użytkownicy chcieli się pochwalić, i ty też będziesz mógł to zrobić po ukończeniu swojego sklepu. Włączmy sobie, może, jakąś przykładową stronę. Klikniemy tutaj, zobacz stronę. Ona otworzy się w nowej zakładce. No i tak wygląda przykładowa strona, przykładowy sklep stworzony właśnie za pomocą witryny PrestaShop. Sprawdźmy, może jakąś kolejną. Może tę. I to kolejna. W tym przypadku jest to. Sklep z ubraniami. Zamkniemy może. No i chciałbym jeszcze wspomnieć o modułach i szablonach. Moduły będą to te elementy, które będą rozszerzały funkcjonalności naszego sklepu, i klikając tutaj na ten odnośnik, zostaniemy przeniesieni do takiego oficjalnego sklepu PrestaShop, gdzie będziemy mogli zakupić jakieś moduły lub też nabyć je za darmo, jeżeli takowe będą oczywiście dostępne. Jeżeli klikniemy tutaj wstecz, to będziemy mogli wybrać również szablony, i ten link również przekieruje nas do sklepu. Z tym, że szablony będą dotyczyły tych elementów wizualnych, będzie to tak, jakby cały styl, cały wygląd naszego sklepu. Takie szablony możemy sobie również zakupić w sklepie PrestaShop. Zarówno o szablonach jak i modułach będziemy szerzej rozmawiać w naszym kursie. Klikniemy sobie teraz wstecz, no i nie pozostało nic innego, jak po prostu pobrać aktualną wersję PrestaShop. I rozpocząć instalację. Klikamy więc pobierz. Zostaniemy przekierowani tutaj do nowego okna. Możemy uzupełnić imię, e-mail oraz wybrać profil. Widzimy tutaj aktualną wersję PrestaShop. No, tych zmian w stosunku do wersji 1.5 było całkiem sporo. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć po prostu nowy kurs. No i mając teraz uzupełnione wszystkie te informacje klikamy po prostu pobierz. No i plik powinien zapisać się za chwilę na naszym komputerze. Jeszcze tutaj wybieramy miejsce, w którym on powinien się zapisać, no w tym przypadku będzie to domyślnie wcześniej ustawione miejsce, czekamy aż plik się ściągnie i możemy powoli przechodzić do instalacji PrestaShop na serwerze lokalnym, a następnie na serwerze zdalnym.